Zobacz, że sama ideologia reggae, pokój, miłość, wzajemny szacunek, a bez szacunku do każdego człowieka, a zwłaszcza do takich ludzi, którzy potrzebują pomocy, staramy się zrobić to tylko w naszej mocy, żeby zagrać. Wiesz, my pewnie, ja podejrzewam, że zagralibyśmy o wiele więcej koncertów charytatywnych, ale niestety trasa, która jest już wyznaczona, no nie pozwala nam na to. Musimy wypełniać swoje obowiązki, bo to jest nasza praca też, oprócz pasji. I nie możemy sobie pozwolić na to, że wiesz, olejemy coś dla koncertu charytatywnego, ale z drugiej strony ja bardzo bym chciał, bo zauważ, że takie koncerty dają ludziom jakąś nadzieję, że ktoś chce im pomóc, że ktoś się nimi interesuje, że to nie jest takie, wiesz, bez echa, że ktoś siedzi właśnie teraz na drugim końcu świata, sam nie jest pewny tego, czy doczeka kolejnego dnia, ale wiesz, że ktoś w jego kraju jest z nim, wiesz, solidaryzowany i czeka, wiesz, na to, żeby po prostu usłyszeć ten głos, głos ludzi, a to o to chodzi. To była duża akcja, to cała Polska jest w to zaangażowana. A z tego co wiem, to niewiele zespołów się zgłosiło, w ogóle nie wiem, czy ktoś cokolwiek chciał pomóc. Jak się dowiedziałem, to w ogóle przykro mi się zrobiło, że w tym kraju brakuje właśnie czegoś takiego jak wzajemny szacunek, a przede wszystkim wzajemna pomoc, takie jakby, że to chodzi, bezinteresowna pomoc. O, właśnie tego słowa szukałem, zabrakło mi go. Bezinteresowna pomoc, bo każdy chce coś za coś, a tutaj my, za to, że zagraliśmy, odebraliśmy tylko uśmiechy i świadomość, że mogliśmy komuś pomóc. Ja wiem, że teraz tak ładnie brzmi, ale taka jest prawda, bo podejrzewam, że każdy człowiek, który mógłby być chociaż przez chwilę na moim miejscu i być świadomym tego, że robisz coś dla kogoś, kto potrzebuje strasznie twojej pomocy, kto jest po prostu niepewny, tak jak wspomniałem wcześniej, swojego jutra. Stary, ja podwójnie oddam siebie całą energię, żeby tylko było dobrze, żeby ludzie się bawili, poszli i wrzucili tą złotóweczkę chociaż do tej puszki. To jest to, solidarność. Zbica, jak się czujecie? Usłyszałem od mamy, ponieważ ta akcja charytatywna jest zbierana na, można powiedzieć, no tam moja mama zna tą osobę i się dowiedziała o tej akcji i o tym koncercie. Milena Korytowska, siostra Renaty. W tej chwili jest Renatka po zabiegu odcięcia dopływu krwi tej pozytywnej do raka, więc on nie będzie już rozsyłał negatywnych komórek dalej, nie będzie przerzutów. Każdy zabieg to jest wkuwanie się grubą igłą przez udo, więc byliśmy jeszcze wczoraj wieczorem. Są w dobrych humorach. Wszystko jest, terapia jest bardzo dokładnie zaplanowana, więc musimy zebrać jak najwięcej pieniążków, bo to będzie trwało minimum 5 tygodni, więc dajemy radę, zbieramy, organizujemy koncerty. Mam nadzieję, że się wszystko uda. Koncert był zorganizowany spontanicznie przez ludzi, którzy Renatę znają, znają jej rodzinę, znają nas i bardzo spontanicznie zorganizowany został koncert Kamila Bednarka i zespołu Stargard Muffin. No, tak właśnie się stało, że kuzynka myślała i wymyśliła, zadzwoniła, zgodzili się, więc bardzo się cieszymy, że mogą tutaj z nami być i zagrać dla Renaty. Sprzedają swoje koszulki, płyty, wszystko, cały dochód idzie na Renatę, także bardzo im za to dziękujemy. Dziękujemy również wszystkim sponsorom, którzy nam pomogli w organizacji tego koncertu. Włącza się Włocławek, kilka okolicznych miast, ale w Izbice chyba się to czuje najsilniej, prawda? Tak. Ja jestem w ogóle ogromnie wzruszona i wdzięczna, bo to bardzo miłe, że miasto, że cała społeczność potrafi się tak bardzo włączyć. Bardzo, bardzo widać ogromne serce, które wkładają w pomoc dla naszej siostry, także to się bardzo czuje. Razem! Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie stało.